Ewangelii według świętego Marka. Jezus przybył na terytorium Judei i Zajordania. Tu znowu wielkie tłumy szły gromadami do Niego, a On jak zwykle znowu ich uczył. Podeszli wówczas do Niego faryzeusze i wystawiając Go na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. On na to rzekł im, co wam nakazał Mojżesz? Odpowiedzieli, Mojżesz pozwolił spisać dokument rozwodowy i oddalić. Jezus im rzekł, ze względu na zatwardziałość waszego serca napisał wam to polecenie. Lecz od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Z tej racji opuści mężczyzna swojego ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną. I będą oboje jednym ciałem. Tak nie są już dwoje, lecz jedno ciało. Co zatem Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela. W domu uczniowie pytali go o to jeszcze raz. Wyjaśnił im, kto oddali swoją żonę i poślubi inną, dopuszcza się względem niej cudzołóstwa. Tak samo ta, która rozeszła się ze swoim mężem, jeśli poślubi innego, dopuszcza się cudzołóstwa. No tak, dziś Pan Jezus porusza temat, który ostatnimi laty, zwłaszcza w Polsce, dość taki jest gorący, rozgrzewa internety, jak to się mówi. Tak, pewnie wielu z was też wiecie, że sam też nagrałem, umieściłem na moim kanale materiał o komunii dla rozwiedzionych. Skoro Ewangelia nam ten temat przywołuje, to pochylmy się jeszcze raz nad tą kwestią. Otóż, czy to, że papież Franciszek dał pewną możliwość, wytyczył pewną ścieżkę, którą można by pójść, aby osoby żyjące w ponownych związkach przyjmowały komunię świętą. Nie oznacza, że papież proponuje, że Kościół aktualnie proponuje powrót do Starego Testamentu. Czyli do tego, co, no, wydaje się, anulował Pan Jezus. Tak. Tak, no bo tak brzmią te słowa dzisiejszej Ewangelii. Mojżesz wam pozwolił rozwieść się, no i domyślę wejść potem po nowy związek i on będzie takim samym związkiem jak tamten. Wiadomo, wtedy nie było sakramentów, no ale będzie też takim prawym związkiem, nie? W sensie niegrzesznym, o właśnie, niegrzesznym. I absolutnie Kościół aktualnie i nigdy, moim zdaniem na pewno nigdy to się nie stanie, nie proponuje właśnie powrotu do tych czasów Mojżesza, czasów Starego Testamentu. Kiedy byłby to powrót? No, gdyby Kościół zgodził się na ponowne związki sakramentalne. No. Wtedy tak. Natomiast absolutnie nie dotyczy to tego, o czym pisze papież Franciszek. O tym nie ma mowy. O czym pisze w adhortacji Amoris Laetitia, które jest owocem dwóch synodów poświęconych rodzinie. Także absolutnie nie. Oczywiście ja rozumiem tych, którzy boją się, czy mają jakiś taki opór, nie, przed tym, że sobie tego nie wyobrażają nawet czasami, nie, żeby osoby żyjące w ponownych związkach przystępowały do komunii świętej, ponieważ te osoby, tak się domyślam, czy nawet wiem,
nieraz usłyszałem, boją się, że to będzie traktowane przez ludzi jako akceptacja ponownego związku. Czyli, znaczy akceptacja równoznaczna ze stwierdzeniem, że ci ludzie nie żyjący w ponownym związku nie popełniają grzechu cudzołóstwa. No, ale tak, no i ja to rozumiem, że ktoś, kto tak patrzyłby, nie, pobieżnie, no to mógłby pomyśleć, że tak właśnie Kościół już teraz myśli. No natomiast, no, czy to o to chodzi, czy powinniśmy zawsze kierować się tym, że być może ktoś, kto patrzy pobieżnie, będzie wprowadzony w błąd. No? Ktoś, kto nie wgłębia się, no, w to, czego naprawdę naucza Kościół. Myślę, że wiele jest takich kwestii, nie, które są błędnie odczytywane przez ludzi, którzy takie kwestie dotyczące nauczania Kościoła, które są błędnie odczytywane przez ludzi, którzy nie czytają katechizmu, nie wgłębiają się w nauczanie Kościoła, coś tam, nie, jak to się mówi, słyszeli, że w jakimś kościele dzwonią, ale nie wiedzieli, w jakim kościele. No, dlatego nie wiem, czy trzeba się koniecznie tym kierować. Natomiast to, że w ogóle pojawił się taki pomysł, nie, aby osoby żyjące w ponownych związkach, niektóre osoby, po odpowiednim rozeznaniu, zbadaniu sprawy, nie, przez biskupa, czy też kogoś przez biskupa wyznaczonego, to, że takie osoby mogłyby, że to dopuszczenie ich, nie, do Komunii Świętej, absolutnie nie ma oznaczać zanegowania słów dzisiejszej Ewangelii. Czyli zakwestionowania tego, że jeżeli ktoś wchodzi w ponowny związek, to popełnia cudzołóstwo. Nie, nie, absolutnie. I to, mówię, ja nie wyobrażam sobie, żeby takie zanegowanie kiedykolwiek powstało, no bo by trzeba było, nie wiem, no, wykreślić te słowa z Ewangelii. Natomiast dlaczego? Dlaczego sam osobiście, jak już pewnie wiecie, jestem zwolennikiem, żeby niektóre osoby żyjące w ponownym związku dopuszczać do komunii? Dlatego, że komunia nie jest nagrodą za dobre sprawowanie. Nie, komunia jest pokarmem dla słabych. Tak. Dlatego przyjmujemy Eucharystię, ponieważ jesteśmy słabi. Po to, by mieć moc, no, do pokonywania grzechu, a nie dlatego, że jesteśmy doskonali. Ja wiem, że przez to, że przez wiele, wiele lat no, był taki zwyczaj, że przez dziesiątki, setki nawet lat, nie, był taki zwyczaj, że do Komunii Świętej można było przystąpić tylko raz po spowiedzi. Wiem, że przez to wytworzyło się takie wrażenie i ono ciągle w nas, tak, nie, to echo jeszcze tych czasów przedsoborowych, czy właściwie XIX-wiecznych, ale to jeszcze w XX wieku właśnie wielu ludzi tak myślało. Wielu ludzi tylko raz po spowiedzi przystępowało do komunii. Ja jeszcze pamiętam młodości, że jak była spowiedź wielkopostna, to od razu księża rozdawali komunię, no bo w święta ludzie nie przystępowali do komunii generalnie. Przystępowali tylko raz, zaraz po spowiedzi, i to była tak zwana komunia wielkanocna. Tak, i to gdzieś w naszej mentalności pozostaje, że komunia jest dla tych, którzy żyją po prostu zgodnie z przykazaniami. A któż z nas żyje zgodnie z przykazaniami? Ktoś powie, no, ale jest grzech ciężki, grzech lekki. No tak,
Tak, ale właśnie, jakie to jest czasem trudne, właśnie trudne do rozeznania, nie? Co jest grzechem ciężkim, co lekkim. I że to wymaga zawsze rozeznawania. Nie? Zmieniało się w historii Kościoła przekonanie dotyczące niektórych grzechów, czy który grzech jest lekki, który nie. Kiedyś mówiono, że zawsze samobójstwo jest grzechem ciężkim. Teraz już mówimy, że niekoniecznie, nie wiemy, czy jeżeli ktoś popełnił samobójstwo, to czy popełnił grzech ciężki i tak dalej, i tak dalej. Nie? Mogą być takie sytuacje, gdzie nawet aborcja nie będzie grzechem ciężkim. Tak, więc to zawsze wymaga pewnego rozeznania. No i to proponuje papież Franciszek, że zobaczmy, że są takie osoby, które weszły w ponowny związek nie dlatego, że rzeczywiście postanowiły podeptać, nie, swoją przysięgę złożoną w czasie zawierania sakramentalnego małżeństwa, tylko z jakiejś bezsilności, bezradności, z powodu jakiegoś cierpienia, które było im tak trudno udźwignąć, a może czasami po prostu z tego powodu, że po rozpadzie małżeństwa po prostu też oddalili się od Boga i nie zastanawiali się, nie, nad tym, czy to wejście w ponowny związek jest dobre, czy złe. I no a teraz, nie, po latach chcą wrócić do Pana Boga, wracają, nawracają się. No i są takie sytuacje, kiedy można jednoznacznie stwierdzić, że na pewno Pan Bóg nie chce rozpadu tego nowego związku, który jest grzeszny, który jest cudzołożeniem, tak, nie? Który jest, zgodnie ze słowami Pana Jezusa, cudzołóstwem. Tak. Ale że teraz, nie? W tej sytuacji, już po tylu latach, czy w związku z tym, co jest, w związku z tym, że są wspólne dzieci, czy wiele lat już wspólnego życia i tak dalej, że po prostu tak rozeznajemy. Trudno sobie wyobrazić, żeby Pan Jezus chciał rozpadu takiego związku. Nie? Zwłaszcza, że powrót, nie, na przykład często też w takich sytuacjach do owego sakramentalnego małżonka jest niemożliwy, bo tamten ktoś też żyje i dalej chce żyć w ponownym związku na przykład. Nie? Tak, także i tu o tego typu sytuacjach mówimy, tak. I teraz Kościół dzisiaj, czy na synodzie zadano sobie to pytanie, czy rzeczywiście Pan Jezus chce, aby takim ludziom odmawiać Eucharystii, tak, która jest tak ważna, która jest tak cennym pokarmem. To jest też ważne, żeby te osoby żyjące w ponownym związku, nawet jeśli trwają w grzechu cudzołóstwa, to żeby nie popełniały innych grzechów. A Eucharystia właśnie ma im w tym pomóc. Co, czy nam zależy na tym, żeby oni jeszcze inne grzechy popełniali? A jeśli nam zależy i wiemy, że Eucharystia pomaga nie popełniać grzechów, no to powinniśmy chcieć, nie? Żeby oni karmili się tym pokarmem, który daje siłę do pokonania grzechu, nawet jeśli trwają w grzechu cudzołóstwa. Wiem, jeszcze raz powtórzę to, co mówiłem na początku, że wiem, że ten temat budzi wiele, wiele emocji, ale ja po prostu dzielę się moimi przemyśleniami, które są inspirowane nauczaniem papieskim. Nauczaniem papieskim. Choć powiem też szczerze, że to, co papież napisał w adhortacji, nie zaskoczyło mnie, ponieważ sam już wcześniej myślałem, że marzyłem sobie o tym, żeby coś takiego właśnie w Kościele się zadziało. Żeby niektóre osoby, pewne osoby żyjące w ponownych związkach mogły przystępować do Komunii Świętej. Nie dlatego, że nie popełniają grzechu cudzołóstwa, tylko dlatego, że potrzebują tego pokarmu, pomimo, nie, tego, w jakim położeniu teraz są, że trwają w grzechu cudzołóstwa.
po więcej materiałów zapraszam na mój kanał YouTube'owy Akademia Szczęśliwego Życia.